Siemanko, witam wszystkich w pierwszym odcinku ciekawostek świata Heroes 3. Na początku zaznaczę, że jest to seria przeznaczona dla mniej doświadczonych graczy, którzy nie znają jeszcze wszystkich mechanik, tajników oraz sekretów rozgrywki. Jeśli jednak Heroesy nie są ci obce i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę, zachęcam cię do śledzenia serii, gdyż będą pojawiać się tu informacje, o których być może nie miałeś pojęcia. No dobra, a więc zaczynamy! Dziś opowiemy sobie o stajni, budynku, którego możemy znaleźć na mapie przygody, jak również zbudować go w mieście. Stajnie są niezbędnym elementem, który otwiera nam drogę do rozbudowy naszego miasta do poziomu areny walk, z którego później będziemy rekrutować kawalerzystów. Dla wielu niedzielnych graczy rola stajni na tym etapie się kończy. Jest to po prostu eliminator do rozbudowania dalszej części armii naszego garnizonu. Należy jednak przyjrzeć się na główną rolę oraz pierwszorzędne działanie, które sprawia, że Kastel dzięki jej posiadaniu jest jeszcze bardziej atrakcyjnym miastem. Co zatem sprawia, że stajnia jest tak wyjątkowym budynkiem? Otóż każdy bohater, który ją odwiedzi, dostaje premię w wysokości dodatkowych 400 punktów ruchu. Premia ta jest przyznawana od razu na cały tydzień, co oznacza, że przy maksymalnym jej wykorzystaniu od dnia 1 do dnia 7 zyskamy na bohaterze dodatkowe 2800 punktów ruchu, co w skali tygodnia przekłada się na prawie 2 dni dodatkowej eksploracji mapy. Nie ma jednak potrzeby odwiedzania stajni każdego kolejnego dnia, wystarczy zrobić to jeden raz w przeciągu tygodnia. Dla konkretnego przykładu, dla bohatera, którego najwolniejszą jednostką w oddziale jest gryf, dzięki czemu posiada on 1700 punktów ruchu, po odwiedzeniu stajni do końca tygodnia każdą swoją nową turę będzie rozpoczynać z poziomem 2100 punktów ruchu, co oznacza, że jego zasięg poruszania się po mapie został zwiększony aż o 23%. Dla porównania możemy przytoczyć działanie obiektu Mana Vortex, którego znajdziemy w mieście Dungeon. Jego potężne działanie wprawdzie zwiększy dwukrotnie poziom punktów magii naszego bohatera, jednak zrobi to jednorazowo i to tylko dla niego. Żaden inny bohater, który odwiedzi po nim miasto, nie będzie miał podwojonych punktów magii, co pokazuje jeszcze bardziej, jak silnym budynkiem są stajnie, gdyż zasób naszych punktów ruchu w perspektywie dalszej rozgrywki może okazać się równie cennym lub nawet cenniejszym zasobem niż podwojona ilość punktów magii. Zwiększenie punktów ruchu naszego bohatera to jednak nie jedyna funkcjonalność, jaką oferuje stajnia. Jeżeli znajdziemy ją na mapie przygody, a w naszej armii znajdują się kawalerzyści, będziemy mogli wyszkolić ich do poziomu czempionów i to zupełnie za darmo. Nie ma znaczenia, jakiej ilości będzie to oddział. Zatem im więcej kawalerzystów posiadamy w naszej armii, tym więcej zaoszczędzimy złota. Podsumowując. Główną zaletą stajni jest zwiększenie punktów ruchu naszego bohatera, co realnie przekłada się na efektywniejszą rozgrywkę. Dzięki jej działaniu nasi bohaterowie odkryją więcej terenów, zbiorą więcej zasobów, a także stoczą więcej pojedynków, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie. Dodatkowo mamy możliwość darmowego wyszkolenia kawalerzystów do poziomu czempionów. Efektywne korzystanie ze stajni może pomóc Wam wypracować przewagę nad przeciwnikiem, a więc gdy tylko macie taką możliwość, starajcie się z niej korzystać. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zachęcam Was do obserwacji kanału, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Siema!